maleńka miłość zbawi świat. Maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś ziemia drży i niebo drży dla tej miłości maleńkiej. Po raz kolejny doświadczamy w naszym życiu daru miłości, jaką napełnia nas Święta Rodzina, i znowu brak nam słów na wypowiedzenie tego, co w głębi serca odczuwamy. Jesteśmy, a jakże często w naszym zabieganym życiu nie potrafimy tego docenić. Jak dobrze, że narodziło się dzieciątko. Ono zawsze nas znajdzie, bo miłość łaskawa jest, cierpliwa jest, nie szuka poklasku i nie unosi się pychą. Próbujemy tym opłatkiem także tworzyć taką nową rzeczywistość, to znaczy budowania takiej wspólnoty tutaj, w tej części Jawora, żebyśmy siebie wzajemnie rozpoznawali i wspólnie razem brali udział w budowaniu także tej społeczności, którą tutaj tworzymy. Życzę wszystkim, życzę przede wszystkim pokoju, radości. Dzisiaj niedziela radości, tak ją określamy w Kościele. Życzę także błogosławionych świąt, także ogólnie błogosławieństwa na każdy dzień, żeby Pan Bóg nas zachował w swojej miłości. To są takie skromne życzenia, ale myślę, że każdy, bynajmniej wśród tych tutaj najbliżej stojących, przekaże sobie wzajemnie te życzenia. Może jeszcze też oddam głos, chociaż na chwilę, Panu Prezesowi. Ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi za tą inicjatywę. Oczywiście, abyśmy mogli zacieśniać te więzi w ramach osiedla, w ramach wszystkich osiedli, którymi zarządza spółdzielnia, ale nie tylko w ramach, myślę, całego Jawora. A jeżeli chodzi o życzenia, to szczęść Boże wszystkim na święta i na każdy dzień całego roku. Drodzy mieszkańcy, szanowny księże proboszczu, księże Tomaszu, bardzo dziękujemy za tą wspólną inicjatywę, ponieważ dzisiaj mimo tej pogody możemy się spotkać, bo to czas takiej radości. Życzę Państwu, aby te nadchodzące święta były dla nas okresem radości, wspólnym oczekiwaniem na Boże Narodzenie i abyśmy wszyscy znaleźli przy tym świątecznym stole to, co najpiękniejsze, spotkanie z bliskimi, tą piękną radość, miłość drugiego człowieka. Niech ten dzisiaj opłatek i wspólne łamanie wyrazi to, co w nas najpiękniejsze. Pięknie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w organizację, są z nami, przynieśli swoje ciasta. Środki będą przekazane na piękny cel. I oczywiście myślę, że też mogę wspólnie podziękować Soli za ten pomoc, który zaraz nas usłyszymy. Wszystkiego dobrego życzę. Panie burmistrzu, co to za akcja? Przedajemy drożdżówki dla dzieci, które dzięki zebranym środkom, między innymi tutaj, będą mogły wyjechać na kolonie. I ta pyszna drożdżówka, tutaj nadzorowana przez księdza proboszcza, jeśli chodzi o składniki i smak. To tylko parafianie skorzystają, czy inne dzieci też? Różne, bo też są spoza parafii, jadą dzieci, trochę ze szkoły, wytypowane też. Także to jest akcja od wielu lat prowadzona. Zapraszam Panią na drożdżówkę. Co łaska? Zawsze, kiedy rozpoznajesz to Boże, jak bardzo znikome są Twoje możliwości, jak wielka jest Twoja słabość. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze
Narodzenie. Wszystkim raz jeszcze dziękujemy za przybycie i wspólne radowanie się z faktu, iż przychodzi do nas Zbawiciel, aby nasze serca były godne i zdolne go przyjąć, przychodzącego na świat Zbawiciela. Szczęść Boże i do zobaczenia.